Przeczytam wiersze z książki Żegaryszki, na okładce której jest amarantowy ganek dworu w Krasnogródzie. Blisko stąd jesteśmy w miejscu, w którym te wiersze wszystkie powstawały. W takiej dolinie pomiędzy dworem Miłosza a Żegarami, wioską nad jeziorem Gaładuś, i stąd Żegaryszki. Mówi się tutaj o węglach, które na rozpałkę się przenosi z pieca do pieca. Żegaryszki. Trzecie kwietnia. Zdobywając szczyt, ciągle nie wiesz, kim jesteś, dopiero schodząc. Dwunasty kwietnia. Ktoś idzie ku mnie, przecina ścieżkę we mnie, sięga poza mnie. Szesnasty kwietnia. W namiocie dłoni Stasi Rakucewicz śpi gość inny niż my. Rakucewicze to sąsiednie gospodarstwo w Krasnogródzie. Blisko zaprzyjaźnieni sąsiedzi. Dwudziesty trzeci kwietnia. Uczę się światła. Zmienia widzenie. Serce wychodzi z cienia. Szesnasty lipca, kwilenie wilgi, wchodzi w sen na granicy dnia. Jeszcze chwilę. One powstają na granicy ciągle ludzi i zwierząt. Ciszy, życia i śmierci. Są maleńkie, ale starają się nie przeoczyć tego, co się wydarza. Zatrzymać. Chociaż same są narażone na przeoczenie. Są tak małe, że wystarczy tylko chwila nieuwagi, a nie zaistnieją. Dwudziesty trzeci lipca. Zapach pamięci
łąka zaszła macierzanką, cud nierozłąki. Lipca. W zawitkach wiatru niesie się światło, cisza wstrzymuje oddech. Naruszyć tą granicę pomiędzy tym, co obok nas mówi swoim innym językiem, ma swoją tajemnicę, wydaje się nieprzenikalne. Każdy taki maleńki wiersz próbuje tą granicę naruszyć, znaleźć kontakt. Sierpnia. Pod język ciszy, na oka mgnienie wnika nieprzeniknione. Sierpnia. Sarna zaranna. Ostatnia z spadających gwiazd dzień odmyka. Listopada. Była raz genia. Osierociła światło, leży na drodze. Zawsze przechodziła przez wzgórze z laseczką pieszo. Miała swoje ścieżki na skróty, na szagę. Przychodziła każdej niedzieli o tej samej porze na rozmowę, poczęstunek. 22 grudnia. Nic to zacichnij. Niech się słowo nie stanie. Zmilcz, zamieć. Nic. To. Pierwszy stycznia. Jest światło z cienia. Ludzie pod zwałem ciszy, zaniemówienia. Jest światło z cienia. Ludzie pod zwałem ciszy, zanieistnienia. Stycznia. Kochasz, zstępujesz, wracasz, oddajesz, służysz, uwierzytelniasz. Stycznia. Najczystszy płomień z ciała skutego lodem zaniemówienia.
26 lutego, w locie żurawi, śpi moja stara dusza, to śmierć przemija. Chcę jeszcze przeczytać opowiastkę o tym, jak rodzą się te wiersze najmniejsze. My jesteśmy tutaj w przestrzeni, właściwie, która ciągnie się pomiędzy wioskami. Krasnogruda, Radziucie, Dusznica, Żegary. Oparty jestem od wschodu o Litwę. I jest to takie pole magnetyczne, w którym wszystkie one się rodzą. Nie potrafiłbym ich napisać w innym miejscu. Musi być jakiś splot energii, sił telurycznych, które coraz mocniej rozpoznaję. I o tym jest ta opowiastka, która właściwie odnosi nas do mojej podróży do Butanu. Ale to tam właściwie natrafiłem na ścieżkę, na trop, który mnie tutaj doprowadził. Namgę, z którym wędrowałem przez Butan, na życie zarabiał jako birdwatcher, wypatrywacz ptaków. Nawet spędzącego po himalajskich drogach jeepa potrafił z dużej odległości wypatrzeć ptaszka słońca, u nas zwanego kwiatownikiem, zaszytego w liściach olbrzymiego rododendronu. Wydawało mi się wtedy, że to jest jakiś geniusz okamgnienia, ćwiczony medytacją w tantryjskiej szkole uwagi. Dzisiaj myślę nieco inaczej. Wielki dar Nama pochodził nie tylko z przyrodzonej bystrości oka, nie tylko z praktykowania tantry, ale także z uważnego zamieszkiwania miejsca. Życie, które zanurza patrzącego w strumieniu przemian czasu i światła, pogłębia widzenie. Nie od razu, ale z upływem tysięcy nocy i dni nasze zmysły, w tym pamięci i serca, odkrywają tajemnice światła. To tak, jakby nasze widzenie było studnią, którą można pogłębiać o kolejne cembrowiny. Odkrywam, że żyjąc w Krasnogródzie, powoli i niepostrzeżenie nabieram tej samej spostrzegawczości, co Nam. W okamgnieniu dostrzegam przelot zimorodka, cień pustułki i zmarszczkę na stawie pozostawioną przez ogon pliszki. Dostrzegam każdą zmianę w pejzażu, każdą rysę na ciszy, ruch w listowiu, przemianę barw, odcienie teru, pogłos wiatru, zapach łąki, każdą transmutację światła. Przestrzeń staje się niewyobrażalnie gęsta. Staram się tworzyć jej topografię zatrzymanymi obrazami i najmniejszymi, bo najwierniejszymi formami poezji. Ale to jest jak wybieranie ziaren z piasku z nadmorskiej duny. Jeżeli życie w tym się istoczy, to ono nie ma końca. Kiedyś zadziwiało mnie to, że liczba napisanych przez Basio czy Isse haiku mierzy się tysiącami. Choć oszczędność słowa była dla nich najwyższą cnotą. Dzisiaj rozumiem ten pajęczy trud zawiązywania promiennych nici w sieć głębokiego widzenia. Każde zaniechanie
za niewidzenie, zagłuszenie czy zaniepamiętanie jest w tej sieci jak puste oczko, przez które wpada się w niebycie. Zagęszczanie przestrzeni czyni przejście do ty. Samo ja spada w przepaść, gdyż wyjaławia otulinę życia z nieprzeliczonych obcowań, z których każde wyprowadza nas poza siebie. Miłość to nie raz na zawsze upieczony bochen chleba, lecz milion okruchów tworzących między sobą spoiwa, uchwytne tylko w czułym okamgnieniu.